Poznań Fight Night. Gala MMA w sercu Poznania. Zapraszam Was na kolejne edycje. Tutaj się dzieje. Zapraszamy Was do relacji z Poznań Fight Night. Mateusz Grzegorzewski, Sebastian Zanto. Znaj Markus, siemanko. Siemanko. Markus, dlaczego warto jeździć i wspierać lokalne gale, takie jak Poznań Fight Night w Poznaniu? Bardzo fajnie, że takie wydarzenia się dzieją, tym bardziej w Poznaniu. Bardzo dużo ludzi, zresztą co widać. Wielu moich znajomych tutaj walczy, także no, tym bardziej jestem tutaj z nimi. Jesteśmy z Tobą! Wspieram lokalnych zawodników. Ode mnie z klubu biło się, dzisiaj się bije 4 zawodników, także jestem sercem za nimi. Jedną walkę już nasza zawodniczka wygrała, Wiktoria Waciowska. Śledźcie jej profil na Instagramie nie tylko, bo naprawdę wielka, ale to wielka gwiazda kickboxingu MMA w przyszłości na pewno. Z nami kolejne starcie. Karol Wiła versus Kamil Wojtkowiak. Cześć. Sylwia, Poznańska Gala MMA. Jak wrażenia? Super. Mega wrażenia. Jestem pierwszy raz, ale na pewno wrócę. Co sprawia, że tobie się ci podoba? Adrenalina, przede wszystkim w ogóle doping. Doping jak na meczu. Co byś mogła powiedzieć mężczyznom, którzy mają problem z zabraniem swojej kobiety na galę? I chcieliby, aby ona z nimi poszła na taką imprezę? To chyba trzeba czuć. Kobieta musi to czuć. Skoro jesteś pierwszy raz, to co czułaś, że tu przyszłaś? Na pewno jestem kibicem, więc dlatego Lech Poznań. Pokazuj dziarę. Nie ma, jeszcze raz. Lech Poznań zawsze górą. Szymon Jarząbek versus Jakub Syc. Z nami Jakub Syf, siemanko. Witam, siemanko, cześć. Stary, operator nie zdążył nagrać przebitki, ja taki knockout zrobiłeś. Za szybko, bo byłem gotowy na o wiele więcej, chciałem pokazać więcej, bo trenuję niedługo, bo z 8 miesięcy MMA, ale myślę, że mógłbym tutaj zaskoczyć. Dzisiaj byłem gotowy naprawdę na 110% i gość, żeby wygrać, naprawdę musiał wzbić się na wyżyny. Nie jestem w ogóle zadowolony z tego, co się tu wydarzyło, bo nie pokazałem nic, a wygrałem po prostu. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? Z mojej perspektywy to wyglądało tak, że zrobiłem to, co miałem zrobić. Wyszedłem, wywarłem presję od samego początku, no i skończyło się, jak skończyło. Don't change it, who I am, I'm making it. Mikołaj Kołacki, Michał Dąbrowski, aktualnie trwa pierwsza runda tej dobrej bitki. Chłopacy wiedzą, co to MMA. Domino, cześć. Cześć, witam. Dominik Machlik ze Zdony. Dominik, co sprawiło, że trener rugby zorganizował halę MMA wypchaną po brzegi? Myślę, że rugby to jest też sport taki waleczny i myślę, że MMA to jest sportem takim walecznym tak samo. I chciałem spróbować, żeby zrobić te MMA w Poznaniu, bo tego brakuje zresztą. Wszyscy się o to pytają i mówię, znam wszystkich, wszyscy się o to pytali. Mam kolegów w szkołach walki i mówię, zorganizuję. Faktycznie wyszło, cieszę się bardzo, hala zapełniona.
jestem bardzo zadowolony z tego. Hala jest zapełniona, jak powiedziałeś w kuluarach, że już nie sprzedawałeś więcej miejsc. Mało organizatorów może się z taką pewnością pochwalić takim osiągnięciem. No myślę, że tak, no pierwszy raz wszyscy dokładają do interesu. Ja myślę, że jestem zadowolony z tego, że wszyscy są zapełniona hala. I myślę, że jeszcze bym sprzedał więcej miejsc, tylko że nie miałem co sprzedawać, bo po co dla bezpieczeństwa klubu i hali nie mogłem tego robić. Dlaczego warto przyjść na kolejną Twoją galę? Myślę, że następna gala będzie 100 razy lepsza. Już teraz wiem, jak do tego podejść. I będą inni zawodnicy, może będą ci sami, bo już się proszą, żeby walczyć na następnej gali, bo im się podoba. Ja myślę, że galę trzeba robić w Poznaniu, bo ludzie się spotykają, rozmawiają o interesach, o wszystkim i to jest bardzo fajne. Dziękuję bardzo, powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jakub Walkiewicz versus Kamil Wałęsa. Tutaj jestem subiektywny, bo Kamil Wałęsa to mój kumpel i Kamil, trzymam gościu mocno kciuki za ciebie, bo jesteś kawał kozaka. That's how I move on, that's how I stay strong. A new day's on, I'll keep moving right along. Jesteś u Kamila w narożniku, jakie to emocje? No ciężkie emocje, ale damy radę. Kamil, trzymam cię mocno kciuki, byczku. Kurde, powiem wam, że kilka razy miałem okazję być na treningu z Kamilem. Wiem, że miał walczyć nokautowo swoich rywali, to jest bardzo dobry stójkowicz. No, źle się patrzy, jak ktoś, kogo znasz, lubi, że szanujesz, przegrywa. Stoi na faktu, że Kamil to jest kocur. Miał walkę z niej wcześniej, gdzie nokautował. Liczy na jego kolejny występ i Kamil głowa do góry byku. Z nami sędzia Jarosz, siemanko. Co się dzieje, że najbardziej rozpoznawalny sędzia w polskim oktagonie sędziuje na małej, lokalnej gali w Poznaniu? Przede wszystkim wuchta wiary, rysztyk, dobra impreza, no i sztyca z glancem, która przeważyła, że nie pojechałem na KSW, tylko zostałem lokalnie wspierać poznańskie MMA. Jak oceniasz jeszcze walki, bo faktycznie kilka pojedynków ciekawych było? 27 daje 1000. No myślę, że jeszcze najciekawszy przed nami, a coś tam było ciekawego, nie? No ja osobiście czekam na walkę Wojtka Dempszura, jaram się Max. To może być najlepsza walka. I uważam, że to będzie walka wieczoru. Może być walka wieczoru, więc zobaczymy. Boks kategoria Open. Jakub Feliczak versus Bartosz Ziętek. Bartek, kocham cię, powodzenia! Rozbija swojego rywala w pierwszej minucie, nie wiem czy więcej jak 45 sekund. Wojta! Z nami Wojciech Demczur, jeden z trójki braci. Gościu, co tam się wydarzyło? No, poczułem jak kolano wjechało. I wiedziałem, że jest dobrze. Miałem spokój, no bo trenuję ciężko, systematycznie, jestem determinowany. Byłem pewny tego, inaczej, nie, że pewny, że tak się to potoczy, ale pewny swoich umiejętności. I one cały czas wzrastają. Trenuję systematycznie i to jest cel. Walka wieczoru. Dawid Jeneralczyk versus Michał Ziętarski. And I ain't playing games, I create my own lane, making pleasure out of pain, turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change, I've been rocking this exchange, popping off and risking things, gonna make a f***ing name, I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame, no I'm not that vain, I just wanna be greatness. Michał, trzymam za ciebie kciuki w kolejnych walkach, jesteś mistrzem, ta walka to jest wisienka na torcie, całych twoich treningów. Ain't no
Z nami Michał, Bel Uszy, no. Wisienkę na torcie dzisiejszej poznańskiej uszy, uszy, MMA. Uszy. Dziękuję, Uszy. Wisienka na torcie w walce bokserskiej w kategorii Open. Siemanko. Cześć. Trzy rundy. Nie... Poznań Fight Night już za nami i tak jak mówili, tak było. Wysokie emocje. Dla mnie najlepsza walka to walka Wojtka Demczura. Dziękuję, że byliście i zapraszam Was do kolejnych dobrych relacji. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia.